Dzień dobry, moi najdrożsi. Oglądam sobie serial Obi-Wan Kenobi i dzisiaj chciałbym pomówić o ciekawym motywie szacunku do droidów, do rzeczy nieożywionych, do robotów humanoidalnych. W pierwszym odcinku tegoż serialu mamy do czynienia z pięknym, uroczystym cocktail party z bankietem. No i tam, gdy robot, kelner podaje tackę z jedzeniem księżniczce Leia Organie, to ta wyraża wdzięczność. Ona dziękuje za przyniesione jedzenie. Z kolei jej kuzyn, który był świadkiem owej sytuacji społecznej, negatywnie odnosi się do tej reakcji wdzięcznościowej. Uważa, że nie warto się wysilać. Sądzi, że takie droidy to niższe formy życia. I teraz można sobie postawić pytanie, jak w przyszłych czasach ukształtuje się savoir-vivre, jeżeli chodzi właśnie o relacje z takimi zaawansowanymi maszynami. Może być tak, że jedni będą źle się odnosić do robotów, a inni będą obdarzali szacunkiem te maszyny, ich pracę mechaniczną. I zastanawiałem się, co może wpływać na różnice w traktowaniu robotów. Na przykład na planecie Alderaan czy na planecie Coruscant u wyższych warstw społecznych może się wykształcić szacunek do robotów. Żyją tam ludzie bogaci, jest tam zapewniony dobrobyt, a na przykład na takich planetach jak na Tatooine, na planecie Mustafar czy na innych takich planetach, gdzie życie nie jest zbyt fajne, gdzie są trudne warunki egzystencjalne, to tam szacunku dla robotów może nie być. Wiele w tej sprawie zależy od otoczenia, w jakim dana jednostka przebywa i w jakim to otoczeniu przyswaja normy zwyczajowe, społeczne. Bardzo dziękuję, że zostałem wysłuchany. Koniec transmisji.